Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku test nowej, totalnie minimalistycznej, płaskiej bieżni od Zipro. Zapraszam Was do krótkiej prezentacji, a później będzie pełna recenzja. Mały czytelny wyświetlacz LED, brak łączności z aplikacjami, moc silnika 0,8 konia, zakres prędkości od 1 do 6 km na godzinę, szerokość pasa 39 cm, długość pasa 99 cm, wysokość stopy od podłogi 9 cm, maksymalna waga użytkownika 100 kg, waga bieżni 23 kg, sterowanie odbywa się za pomocą pilota, który oczywiście jest w zestawie. Długość u podstawy wynosi 123 cm, szerokość 55 cm, a wysokość dokładnie tutaj na wyświetlaczu mamy najwyższy punkt i wynosi od podłogi 13 cm. Maszyna posiada też opcję przechowywania jej w pozycji pionowej. Wystarczy, że ją podniesiecie do góry, jest naprawdę bardzo lekka, poradzi sobie z tym młodsza czy starsza osoba. Wyjmujemy sobie tą podstopkę. I w tym momencie możemy ją sobie tak przechowywać, pamiętając o tym, jeżeli będzie ona ustawiona w pozycji pionowej, żeby jej nie przesmarować, bo jeżeli będzie na blacie za dużo smaru, on będzie delikatnie sobie spływał i może dostać się na pasek klinowy albo na silnik. Przechodzimy teraz do najważniejszej części testu, czyli prezentacja, jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze około 95 kg będzie wyglądała na maszynie. Słuchajcie, bieżnie trzeba bardzo dobrze wypoziomować. Problem polega na tym, że nie ma tutaj żadnych podstopek takich do regulacji. Ja musiałem sobie pod tylny stabilizator podłożyć kartonik, żeby po prostu bieżnia stała równo. Dałem też matę, bo jestem zwolennikiem, że pod bieżnię zawsze należy dać matę, zwłaszcza jeżeli macie podłogę drewnianą, bo z bieżni może się wydobyć jakiś smar, którym smarujecie blat, może się powgniatać ta podłoga, bo jednak mamy tylko cztery punkty jakby rozłożenia ciężaru maszyny, także ja osobiście zawsze daję maty pod bieżnię i informujemy o tych oczywiście naszych klientów. Słuchajcie, wchodzę na maszynę, startuję, odliczanie 5, 4, 3, 2, 1 i teraz tak, ten wyświetlacz jest stosunkowo mały, ale czytelny, widoczny pod każdym kątem, także wypada to naprawdę tutaj bardzo fajnie. Maksymalna nośność, jaką podaje producent, to z tego co pamiętam 100 kg. No i słuchajcie, mnie wystartowała, pewnie nic się tutaj nie przycina na tych minimalnych prędkościach, nie trzeba było regulować pasa, naciągać go. W moim przypadku było to wszystko idealnie ustawione. Zwiększę sobie, słuchajcie, teraz prędkość do 3 km na godzinę. I teraz ciekaw jestem z tym pilotem, bo teraz tak, czasami są te bieżnie, gdzie pilotem trzeba bezpośrednio jakby celować wyświetlacz, a tutaj tak, 3-1, 3-2, 3-3, o, działa on, słuchajcie, nie musicie celować, jakby wyświetlać, tak? Czyli można sobie, nie wiem, w powietrze, w sufit celować i ta regulacja działa bardzo dobrze, nic się nie przycina, te przyciski są duże, naprawdę wygodne w pilocie, także brak tutaj jakichkolwiek zastrzeżeń. Szerokość pasa, jeżeli chodzi o mnie, ja jestem wysoki, stopy stawiam z natury szerzej, buty mam też szerokie, no i muszę cały czas tutaj uważać. Mam zapas, myślę, paru centymetrów z lewej i z prawej strony, ale ja jestem, słuchajcie, zdania, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Także jak mam szeroki pas, jak mam wąski pas, oczywiście przy chodzeniu nie będzie mi to robiło większej różnicy, ale jeżeli będę biegał, no to już, słuchajcie, zdecydowanie przy moim wzroście tam około 45 cm, no to jest szerokości pasa taki minimum. To samo jeśli chodzi o długość, tak? Bo teraz przy chodzeniu stawiamy krótkie kroki, jeżeli byśmy biegali, no te kroki będziemy stawiać dłuższe i tutaj w tym wypadku już tej długości pasa nam zabraknie. Maksymalna prędkość, jaką mamy, to jest 6 czy 8? 8 km na godzinę. No i słuchajcie, ja teraz ustawię na szósteczkę. Dalej nic się nie tnie. Bieżnia chodzi, jeżeli chodzi o odgłosy, jak każda bieżnia elektryczna. Ja przestanę przez chwilę gadać, a wy po prostu posłuchajcie, jak to wygląda w realu. Nie będzie tutaj też żadnego retuszu dźwięku.
myślę, że jest naprawdę przyzwoicie. Dajemy sobie teraz na siódemeczkę. Dobra, dam od razu na ósemkę. Dobra, mamy max. I ten marsz jest naprawdę bardzo szybki. Brakuje mi w tym momencie już, słuchajcie, delikatnie tej długości samego pasa, bo mam wrażenie, że już palcami wchodzę na tylną rolkę. Ale tak, można sobie pochodzić, można sobie jakiś tam delikatny trukcik uskuteczniać. No słuchajcie, no wszystko zależy od tego, jakie mamy plany treningowe, tak? Jeżeli macie mało miejsca, ograniczony budżet, chcecie się, powiedzmy, tylko poruszać, no to taka bieżnia powinna Wam wystarczyć. Oczywiście, jeżeli nie ważycie powyżej 100 kg i nie planujecie jakichś wyczynowych treningów. Także jest to taki, musimy też pamiętać, minimum, jeśli chodzi o bieżnie elektryczne. Myślę, że dla osób niskich, które mają bardzo mało miejsca, chcą spokojnie się poruszać, ewentualnie wykorzystać bieżnie pod biurko, no to jest naprawdę idealne rozwiązanie, chociaż ja jestem zwolennikiem, że jednak pod biurko powinniśmy mieć szerokie pasy, no bo jednak tutaj się skupiamy na komputerze, nie do końca widzimy jakby ten pas, tak, nie mamy kontaktu oczy, stopy, pas, no i możemy gdzieś tam, wiecie, delikatnie polecieć na lewą, na prawą stronę, ale tak jak mówię, no wszystko kwestia przyzwyczajenia, bo najprościej jest powiedzieć, kupujcie bieżnię za 8-10 tysięcy, ale nie każdego stać na takie bieżnie, nie każdy ma miejsce na te bieżnie, bo bardzo często te drogie sprzęty to są duże sprzęty. My jak wchodzimy z takimi dużymi bieżniami, gdzie mają 90 cm szerokości, 2,20 długości, czy tam 2 metry długości i wiecie, wchodzimy do małego mieszkania, tam pani chce tylko sobie pospacerować, no to po co jej taka droga maszyna, taka w zupełności wystarczy. Macie na to też 2 lata gwarancji. I tyle, słuchajcie, no do poruszania się wystarczy. Ja przejdę za chwilkę do podsumowania dzisiejszego odcinka. Jeszcze słuchajcie, zapomniałbym o jednej bardzo ważnej rzeczy. Moja bieżnia przy pierwszych treningach strasznie trzeszczała. Wystarczyło poluzować delikatnie śruby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć tutaj tych śrub delikatnie poluzować i te trzaski po prostu już zniknęły. Fabrycznie nową bieżnię kupiłem za 899 zł. Gwarancja door to door, co oznacza, bo bardzo często jest ona mylona z inną gwarancją. Jeżeli coś się tutaj popsuje, musicie bieżnię spakować z powrotem do kartonu i odsyłana jest na zewnętrzny serwis i później kurier z powrotem Wam ją przyjeżdża. Także bardzo dobrze, żebyście zachowali karton. Co jeszcze? Jeżeli zamówicie sobie oczywiście w internecie, macie 14 dni na zwrot, także wyjmujcie ją bezpiecznie, zachowajcie karton, bo możliwe, że coś Wam po prostu w niej nie podpasuje i łatwiej będzie Wam ją zwrócić. Dla kogo ta maszyna? Słuchajcie, zdecydowanie do bardzo spokojnych, amatorskich treningów, niedługich, bo jeżeli będziecie chcieli sobie kupić na przykład tą bieżnię pod biurko, ważycie 80-100 kg i będziecie chcieli trenować na przykład 3, 4, 5 godzin pracując i spacerując, to bardzo szybko tą bieżnię zajedziecie. Pamiętajcie o tym też, że podczas chodzenia pas, blat, silnik, układ są dużo bardziej obciążone i narażone na usterki. Sumując, bieżnia bardzo fajna, żeby sobie pracować na biureczku i ewentualnie wstawić ją pod biurko, jeżeli chcecie sobie pospacerować. W zupełności Wam to wystarczy dla bardziej niskich osób niż wysokich, tak? Bo im niższa osoba stawia kroki wąskie i będzie czuła się po prostu tutaj dużo bardziej komfortowo. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. A jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Zdecydowanie nie kupujcie takich bieżni dla osób starszych, bo nie ma ona żadnej poręczy, żeby się złapać. Tak? Także jeżeli kupicie sobie taką bieżnię na przykład dla rodziców, dla dziadków, to bardzo możliwe, że oni, wiecie, nie złapią koordynacji odpowiedniej na tej bieżni i mogą po prostu z niej bardzo szybko spaść. Także dla osób starszych, chorych, zdecydowanie tej bieżni nie polecam. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.